W dawnej, mistycznej krainie tych dziwnych kreskówek z Japonii toczyła się walka o tron. Zajmujący go władca nie chciał oddać swojej pozycji za wszelką cenę. Uciekał się do brudnych taktyk, celowo rozbijając w pył swoich oponentów. Posłuchajmy tej historii. Ja jestem Wanaki, a dzisiaj pogadamy o najbardziej toksycznym fanbase, jaki istnieje w naszym świecie anime. I pomimo wybrania sobie tego jednego, który moim zdaniem jest prominentnym, w negatywnym tego słowa znaczeniu, przykładem omawianego zjawiska, zahaczymy sobie również o takie, o których wspomnieć wręcz trzeba. Także w dużym skrócie, rant na fanbase chińskich bajek. Intro. Pewnie zastanawiacie się, który jest tym wybranym i tak jak w tytule, nie chodzi mi o fanbase My Hero Academia. Tutaj zróbmy sobie małe streszczenie, co i dlaczego. Fanbase Boku no Hero Academia jest w wielu miejscach określany jako ten najgorszy. Głównym powodem są działania fanów, bo oh boy, takiej ilości tak dziwnych dojinshinów to ma naprawdę niewiele serii. Cały content tworzony przez wielbicieli MHA, ten fanmade, czyli obrazki, memy, filmiki, każdy element medialny bardzo często zahacza o dziwny, zboczony, niedojrzały lub po prostu krzywiący nas z zażenowania nurt. Ale czy to toksyczność? Wydaje mi się, że to cecha fandomu, bo jakkolwiek tworzy się w nim wiele dziwnych treści, tak nie jest to działanie powiedzmy stricte grupowe. To indywidualne przypadki i choć jest ich mnóstwo, nie są one na ogół koordynowane. W przeciwieństwie do działań fandomu, który jest głównym bohaterem dzisiejszego materiału, a mowa o... Full Metal Alchemist. I nie wiem, czy fanbase tego tytułu się na mnie rzuci teraz, czy nie. Well, słuchajcie. Sama seria jest dla mnie wyśmienita, ale fani, czy raczej fanatycy, to już zgoła inna kwestia. Zastanawiacie się, co takiego toksycznego zrobili, czy też robią fani FMA? Review bombing. Review bombing to zjawisko polegające na masowym ocenianiu danego dzieła przez dużą grupę ludzi na platformach sprzedaży i lub w agregatorach recenzji. Najczęściej review bombing polega na zasypywaniu określonego produktu negatywnymi notami, choć zdarzają się od tego wyjątki. To tak w gwoli ścisłości. Full Metal Alchemist Brotherhood to od długiego czasu numer jeden, jeśli chodzi o ranking na przykład na Malu. Memem stało się to, że za każdym razem, gdy jakiś tytuł wychodzi na prowadzenie w takim zestawieniu, dość krótko się na nim trzymał. Taki przeklęty tron czy stanowisko w Hogwarcie. Mam tutaj na myśli to, że jakiekolwiek anime by nie wylądowało na miejscu numer jeden, fani Fullmetala natychmiast sprowadzali je na dół, zalewając negatywnymi opiniami, mającymi na celu obniżyć ogólny rating. I zapytacie pewnie, ej, Wanaki, ale w jakim celu to robią? Nie mam pojęcia. To raczej case tego, że ich ukochana seria musi znajdować się na pierwszym miejscu. W rankingu na takim sajcie jak MAL, co nie oznacza tak naprawdę wiele. Podobna sytuacja miała miejsce w walce o wysokie miejsce produkcji na IMDb. Tutaj mieliśmy walkę dwóch światów, seriali i anime. A mowa o Breaking Bad i Attack on Titan. Na początku stycznia 2022 roku, gdy wychodził jeden z najbardziej hypowanych sezonów AOT, seria była coraz wyżej w rankingu IMDb. Mowa o odcinku 78. W tym momencie fani twórczości Vince'a Gilligana stwierdzili, że nic nie ma prawa przebić Ozymandiasa, jednego z ostatnich odcinków Breaking Bad, który był też swoją drogą najlepiej ocenianym, i zbombardowali negatywnymi recenzjami Atak Tytanów. Tylko nie wiedzieli chyba, że kto jak kto, ale ludzie od chińskich bajek na review bombingu akurat się znają i zaraz po tym nastąpił odwet z drugiej strony. Cała sytuacja była komiczna, a najwięcej na tym ugrało oczywiście IMDb ze względu na odsłony strony. Ale kończąc tę dygresję, ciężko ocenić, jak szkodliwe są takie działania. Tak naprawdę wszystko rozchodzi się o marginalną rzecz, jaką jest rating danej serii. Możemy tu wymienić to, że mniej osób obejrzy daną serię, jeśli jej ocena będzie niższa niż w teorii powinna być. Tutaj żart o tym, że jeśli mniej osób ogląda anime, tym lepiej. Haha! Chociaż wątpię, żeby było to szerokie grono. Dajcie znać w komentarzach, jak bardzo rating serii, jej średnia ocena, wpływa na to, czy chcecie ją obejrzeć. I
początkowo miałem tutaj wypisany jeszcze jeden minus całościowy tej akcji, chociaż po namyśle nie wydaje się on istotny. Chodzi tutaj o obraz fanów serii oczami kogoś, kto nie ogląda anime albo po prostu nie jest związany z fandomem. Już pomijmy fakt, że wizerunek osób oglądających anime i mango jest taki, że niżej być chyba nie może, bo to raczej klasyka. Zmieniłem zdanie ze względu na przykład akcji z Breaking Bad, gdzie to fani serialu zaczęli review bombingować Attack on Titan. Tak samo gracze. Review bombing jest bardzo częstym zjawiskiem w tym środowisku. I to biorąc pod uwagę fakt mocniejsze czynniki, takie jak na przykład niemoralne zachowanie firmy wydającej grę, jak i te wręcz przykre i nieistotne, czyli zmiana modelu postaci, jej wyglądu, który teraz nie wpada w kanony uwielbienia graczy. Niemniej, jeśli zamkniemy się w środowisku anime i porozglądamy po fandomach, to wśród tych dziwnych, zbereźnych, poważnych i śmiesznych zawsze jest fanbase FMA. Ten najbardziej pikowy. Ten, który nie pozwoli sobie na zabranie mu pierwszego miejsca w rankingu. Jestem ciekaw waszego zdania. Jak ocena danej serii wpływa na waszą decyzję? Sugerujecie się tylko punkcikami? A może czytacie dłuższe recenzje? Może sam opis serii wystarczy wam, aby podjąć się obejrzenia wybranego tytułu? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia za tydzień. Łasz!